Witam wszystkich bardzo serdecznie grających aktualnie w Assassin's Creed Origins. Bo żadnej serii z tej gry na tym kanale nie prowadzę, też nie mam zamiaru i nie jest to jakby moja główna tematyka. Dzisiaj wam pokażę pewien trik, który wczoraj dosłownie wieczorem znalazłem na YouTubie, który nie wiem czemu pojawił mi się w proponowanych. Trik ten dotyczy brody i włosów naszego Bajeka, mianowicie jak wiecie na początku w prologu je mamy, później już je tracimy i w żaden sposób nie da się ich włączyć, ale właśnie jest jeden sposób, tyle że działa on tylko i wyłącznie jak macie kontroler. Działa to na PC-cie oczywiście i na konsolach, tyle że z takim haczykiem, że musicie mieć kontroler od Xboxa albo PlayStation. Ja tak zrobiłem, że po prostu podłączyłem kontroler do komputera i tutaj właśnie teraz będę mógł to wam pokazać i zrobić. Więc przechodzimy sobie do ekwipunku i mamy tutaj naszego Bajeka. Teraz tak, w przypadku kontrolera od Xboxa One, czyli takiego, który ja aktualnie posiadam w ręku, żeby włączyć włosy Bajekowi, wystarczy, że kliknijcie sobie LT i trójkąt. Jak widzicie, nasza postać dostaje magicznym sposobem włosów. Znaczy włosy miał, ale dłuższe, wiadomo. A co do brody, wystarczy, że klikniecie RT i trójkąt. Jak widzicie, mamy brodę. Co do pada od PlayStation, wystarczy, że klikniecie sobie także tego lewego triggera i trójkąt, żeby zmienić włosy, i prawego i trójkąt, żeby zmienić brodę. W ogóle tak, trójkąt, wcześniej chyba też powiedziałem trójkąt, więc nie, co do Xboxa jest to Y, co do PlayStation jest to trójkąt. No sorki, ale częściej korzystałem z pada od PlayStation i tak jakoś ten trójkąt, wiecie, zapadł w pamięć. No i jak widzicie, mamy sobie taką brodę i długie włosy, tak jak w prologu, wszystko jest świetnie. I to tak naprawdę na tyle, mam nadzieję, że film się komuś przydał. Ja wracam do gry, dzięki za oglądanie, cześć i na razie.